W czasie długich i mrocznych wielkich wojen powstała elitarna klasa wojowników. Ich kodeks był prosty. Musieli mieć odważne serce, odpowiednie obycie i być całkowicie oddani swemu panu. Lata rozlewu krwi zbudowały imperium. Jego potęga zintegrowała ludzi różnych kolorów skóry, wyznania i religii. Niekwestionowana władza podważała tradycje wielkich rycerzy, ale nie wszystkich. Odłóżcie miecze, a odejdziecie wolno. Ostatni rycerze. Jestem posłem imperatora. Mam wieści dla lorda Bartoka. Witam na zamku. Przyjmę wiadomość. Jest przeznaczona dla twojego pana. Kto chce z nim rozmawiać, najpierw rozmawia ze mną. Sądzisz, że słowa imperatora przeznaczone są dla uszu sługi? Jestem przekonany, że twa arogancja jest gdzie indziej skuteczna, więc wybaczam ci tę zniewagę. Jak cię zwą? Na pewno sam imperator zechce poznać twe miano. Od tego należało zacząć. Jam jest Raiden, rotmistrz 7 chorągwi. Dobrze znam to imię. Proszę o wybaczenie. Panie. Przywieźli to prosto ze stolicy, zapieczętowane na moich oczach przez samego imperatora. W porządku. Mam się spotkać w stolicy z ministrem Gizą Motem i przejrzeć nowe protokoły i obowiązki. To jakaś farsa. Tak naprawdę chodzi o łapówkę, której ode mnie oczekuje, żebym pozostał w jego łasce. Wpływy tego ministra urosły od twojej ostatniej kadencji, panie. Ma zostać pierwszym doradcą. Nie będę tolerował takiego łapówkarstwa. Ani w mojej kieszeni, ani w mojej stolicy.
Co o tym sądzisz? Jestem ci posłuszny, panie. Od kiedy unikasz prawdy? Mów, co myślisz. Jeśli naprawdę porusza cię niesprawiedliwość korupcji, może powinieneś coś z tym zrobić, zanim dotrzesz na dwór. Co dokładnie masz na myśli? Że rozsądnie byłoby się upewnić, czy to nie kwestia urażonej dumy. Nie chodzi o dumę, tylko o godność. Więc odmówisz spełnienia obowiązku? Nie dam nic na sobie wymusić. Mój panie, korupcja w stolicy to nic nowego. Czym ten absurdalny podatek różni się od innych? Kiedy tacy ludzie domagają się łapówek otwarcie, bez lęku przed konsekwencjami, nadchodzą niebezpieczne czasy. No co? Sądzisz, że trzymam się ideałów, które już nie istnieją? Być może. Panie? Nic mi nie jest. Wezmę medyka. Już mnie zbadał. Kiedy? Co powiedział? Nie wspomnisz o tym nawet słowem. Wróciły moje piękne. Jak poszła nauka? Nauczyciel muzyki Lily powiedział, że jest najlepszą uczennicą. Jakżeby inaczej. Sądzę, że przesadza. A ja, że umie rozpoznać talent. Chyba, że chce prosić o podwyżkę. Zagrasz coś dla mnie? Dobrze. Nie każda konfrontacja wygląda jak trening. Nie wiedziałem, że ćwiczymy taki scenariusz. W bitwie nie ma ostrzeżeń. Nie wszyscy przeciwnicy stosują się do kodeksu wojownika tak jak my. Zawsze bądź czujny. Rozpocząć przygotowania do wymarszu. Wezwano nas do stolicy. Poruczniku, czy dołączę do konwoju? To decyzja kapitana. Z całym szacunkiem jestem gotowy. Gdyby kapitan podejmował decyzję w oparciu o zdanie innych, połowa tych ludzi miałaby moje stanowisko. Zebrać ludzi i szykować się do podróży. Przestraszyłeś mnie. Jak długo tam stoisz? Wiele godzin. Lepiej się skradasz, niż żartujesz. Nieładnie wykorzystywać przewagę umiejętności nad własną żoną. Wierz mi, to ty masz przewagę nade mną. Niby jaką? Słyszałam, że przybył posłaniec. Domyślam się, że nie przyniósł dobrych wieści. Skąd ten pomysł? Możesz przede mną ukryć swoją obecność, ale nie myśli. Wezwano nas do stolicy. Myślałam, że oczekują was dopiero po przesileniu. To prośba nowego ministra. O co mu chodzi? Nie warto psuć tym wieczoru. Czyli nie chcesz o tym mówić? Czyli wkrótce będę daleko od ciebie, więc lepiej się zająć ciekawszymi rzeczami. Trudno się z tym kłócić.
Chodź ze mną. Mój pradziad, wielki wojownik. Niezbyt był lubiany, ale to on stworzył dzisiejsze granice naszej prowincji. Mój ojciec. Tylko on bronił naszej ziemi podczas Wielkiej Wojny. Polubiłbyś go. Mój syn. Nie mam następcy. Będę 10. i ostatnim pokoleniem, które tu spocznie. 30 lat temu, wbrew wszelkim radom, mój idealizm sprawił, że zaprosiłem cię do swego domu. Byłeś młodym człowiekiem o pustej duszy, zatopionej w kielichu i tak ciemnej jak groby tych, którzy stanęli ci na drodze. Ale mój idealizm dostrzegł coś głębiej. Człowieka, którym jesteś dzisiaj. Dajesz mi lepsze rady niż ja sam. Kiedy odejdę z tego świata, ty będziesz obrońcą tych ziem. Mój Panie, będziesz kontynuował moje dzieło. Powinieneś przekazać miecz następcy, nie słudze. Jesteś następcą mojej duszy. Nasza więź została zbudowana, nie odziedziczona. Weź ten miecz. Uważaj na siebie. Oczywiście. Bądź zdrowa, ukochana. Jesteś gotów, kapitanie? Tak, panie. To prezent dla ministra. Tak, wszystko gotowe. Gabrielu, kapitanie, dziękuję za ten zaszczyt. Znałem twoich rodziców. Byliby z ciebie dumni. Znów wyruszamy. Zgadza się. Mogę o coś spytać? Oczywiście. Znasz kapitana od dawna, prawda? Poznałem go w twoim wieku. To prawda, że nie urodził się w klasie wojowników? Ma chłopskie pochodzenie. Został sierotą, kiedy jego rodzina zmarła od zarazy. Wtedy Lord Bartok przyjął go pod swój dach? To było dużo później, kiedy był młodzieńcem. Czemu pytasz? Krążą o nim historie.
Ponoć był okrutnym mordercą, bez sumienia i honoru. Przez wiele lat władał nim kielich. To uczyniło go okrutnym. Teraz mniej go szanujesz? Samą odbudowę należy podziwiać, nie oceniać. Wypocznij. Przed nami długa podróż. Witaj, Lordzie Bartoku. Podróż przebiegła pomyślnie, całkiem. Może się dłużyć. Wydawała się krótka. Widzę, że przywiozłeś dar. Tak nakazuje zwyczaj. Szata. Nie byle jaka. Możesz też zatrzymać skrzynię. Twoi słudzy wybrali ten dar? Nie. Zrobiłem to osobiście. W porządku. Zaczniemy jutro o poranku. Jest sporo do zrobienia. Jestem ciekaw twojej opinii o nowych protokołach. Oprócz tego omówimy przyszłość twych ziem. Nie spodobał mu się kolor. Gdybym znał twe zamiary, nalegałbym na większy dar. Jak to? Dałem mu nawet skrzynię. To nie jest zabawne. Dla niego to obelga. Jutro dam mu coś odpowiedniejszego. Ani mi się waż. A w mojej obecności będziesz nazywał ten dar po imieniu. Łapówką. Używanie fałszywego języka ułatwi udział w oszustwie. Mój panie, nie czas obejmować tak twarde stanowisko. Jeśli teraz zmięknę, rozjuszę go jeszcze bardziej. Mam stawić opór dopiero, kiedy zajmie połowę moich ziem? Kiedy będę zmuszony stać się tyranem i żądać łapówek od moich podwładnych, żeby przeżyć? Za kogo on się ma? Być może nie zrozumiał, czego się od niego oczekuje. Rozumie doskonale. Chce wyrobić sobie imię moim kosztem? Czy jest tak dumny, że zapomniał o pokorze? Masz, psie. Jedwab na twe odchody. Dokąd zmierzamy? Pragnę ci coś pokazać. Piękne żelazo. Mogę?
To miecz szlachcica. Skąd go masz? To podarunek od mojego pana. Nigdy nie spotkałem takiej hojności względem sługi. Wygląda na to, że wygrałeś. To moja ulubiona komnata. Ilustruje ogromną wagę hojności i pokory. Pozwalają one gładko funkcjonować w stolicy. Wszyscy inni szlachcicy wydają się to rozumieć. Zaczynasz dostrzegać sens naszej pogawędki? Tak. To imponujące. Naprawdę zamierzasz to wszystko rozdać? Sięgasz kresów mojej cierpliwości. Możemy się tak bawić, ile chcesz, ale łapówki ode mnie nie dostaniesz. Więc to dla ciebie zabawa? Jak zareaguje imperator, kiedy się dowie, że dworujesz z jego rozkazu? Skoro umiesz tylko zagrozić, że popędzisz do imperatora niczym nadąsany bachor, powinieneś to czym prędzej uczynić. Nie muszę. Dostałeś rozkaz od imperatora i sprzeciwiasz się jego słowu. Sprzeciwiam się twoim próbom narzucenia mi swej urojonej władzy. To ty masz urojenia. To nie jest groźba, tylko obietnica. Nie tylko zajmę twoje ziemię, ale obrócę w pył wszystko związane z imieniem Bartok. Kiedy skończę, będzie tak, jakby nie istniało ani jedno pokolenie twojej rodziny. Uważaj, żeby nie przesadzić. Coś nie tak? Znałem wielu takich jak ty. Kiedy ich włosy pokryły się srebrem, a kręgosłupy zaczęły kłuć jak sztylety, zapragnęli przyjrzeć się własnej historii. Fakt jest taki, że włada tobą skryty lęk. Jesteś nieważny. Nie rzucasz nawet cienia na wielką spuściznę klanu Bartoków. Twym największym osiągnięciem było urodzić się w szlacheckiej rodzinie. Nie jesteś nawet zdolny przekazać tego dalej. Straże! Wyciągasz miecz na ministra imperialnego? Ministrze, nadchodzi twój teść. Co się stało? Ponoć zostałeś zaatakowany. Na razie nie mogę nic powiedzieć, ale będziemy świadkami gniewu imperatora. Zostaliście wezwani przed oblicze waszego wspaniałego i mądrego imperatora. Więzień, który przed wami stoi, to Lord Bartok. Złamał prawo, atakując lojalnego ministra imperialnego.
Więzień ma prawo do obrony, zanim nasz pan wyda osąd. To, co właśnie o mnie powiedziano, jest prawdą. Nie podam argumentów na swoją obronę, tylko suche fakty. Ale nie oddadzą one skali moich prawdziwych zbrodni. Do honoru nie wystarczy się przyznać. Więc daję wam całkowite wyznanie i absolutną prawdę. Zbyt długo nie zauważałem własnej hipokryzji. Ignorowałem swoje tchórzostwo, wygodnie chowając się za politycznymi kompromisami. W imię czego? Żeby zatrzymać bogactwo i status pożądany przez wielu. Staję przed wami jako skazaniec. Wreszcie sprzeciwiłem się niesprawiedliwości. Wstyd mi i żal, że nie zrobiłem tego, zanim dotarła na mój dwór. Zapewniamy armię. Budujemy drogi i stanowimy naród. Ale siedzimy cicho, gdy nasze dobra są nam odbierane, a swobody ograniczane. Kiedyś staniemy się bezsilni w obliczu niesprawiedliwości. Ale nie możemy przestać protestować. Ten człowiek, Giza Mott, to nowotwór, który rośnie. Można go jedynie wyciąć. Wszyscy wiecie, o czym mówię. Każdy z was padł ofiarą jego wymuszeń. Moje słowa nie mają nikogo oceniać. Stanowią one ostrzeżenie. Zastanówcie się, co robicie. Pomagamy temu człowiekowi wykuć okowy, którymi nas skrępuje. Jestem gotów przyznać się do mojej zbrodni i odkupić mój honor. Jestem winny jedynie tego, że nie zabiłem Gizy Motta, kiedy miałem sposobność. When I had the chance. Od setek lat cieszymy się pokojem pod rządami mojej rodziny. Wprowadziliśmy porządek w miejsce chaosu. Pokój w miejsce wojny. Moi poddani akceptują swoje funkcje, radzi, że służą większemu dobru. Jeśli sądzisz, że twoje słowa doprowadzą do rozłamu szlachty, to grubo się mylisz. Jesteś gotów na osąd i przywrócenie honoru? Jestem gotów na osąd, ale mój honor jest nienaruszony. Sprzeciwiasz się słowom imperatora? Członkowie twojego rodu zostaną wygnani z twoich ziem. Klan Bartoków przestaje istnieć. Ale twoje urojenia wymagają surowszej kary. Za twe przestępstwa i sprzeciw rozporządzeniom stolicy musisz zapłacić głową. Nie możesz tego zrobić. Jak śmiesz zwracać się do imperatora? Mój panie, tak surowa kara wobec szlachcica jest bez precedensu. Nie można ignorować takiego pokazu arogancji. Co sugerujesz?
Twój rotmistrz jest wobec ciebie bardzo lojalny, Lordzie Bartuku. Dlatego słusznym jest, żeby to on wykonał twój wyrok. Jeśli się sprzeciwi, krewni Lorda Bartoka również trafią na szafot. Ministrze, takie są słowa imperatora. Kapitanie. Niech podejdzie. Wykonasz wyrok. Nie. I tak jestem martwy. Wolę śmierć u twego boku niż udział w widowisku. Wiem. Ale jak nam to pomoże? Panie. Nie mogę tego zrobić. To już się stało. Myśl o tym, co nastąpi później. Duch naszego klanu przetrwa w tobie. Kapitanie Raiden. Słowa imperatora nie są prośbą, którą można rozważać. Zapamiętaj jedno. Własny honor można skazić tylko samemu. Dobądź miecza, mój panie. Proszę, kapitanie, wyciągnij miecz. Twoje oddanie kodeksowi jest całkowite, prawda? Tak, więc jako twój pan rozkazuję ci wypełnić ten obowiązek. Od tej chwili nigdy nie żałuj tego, co zrobiłeś.
Na jakiś czas to uciszy szepty o rozłamie. Musimy się rozprawić z kapitanem Raydenem szybko i stanowczo. Dla dobra naszego pana czy twojego? Widziałeś, jak się rzucał? To wściekły pies. Kontrolujemy wojowników dzięki ich całkowitej lojalności wobec panów. Jak zareagują 2 miliony z nich, jeśli go zabijemy za lojalność? A jeśli będzie szukał zemsty? Zostaw go w spokoju. I tak zbyt wielu bezpańskich szuka pretekstu do działania. Jeśli zdobędziesz dowód, że knuje przeciw tobie, skażę go na śmierć. Ale dopiero wtedy. Zrozumiano? Tak, panie. Czy mam się zająć wygnaniem rodu Bartoków i zajęciem jego ziem? Powinny zostać równo podzielone, żeby nie faworyzować żadnego szlachcica. Oczywiście. Ale nie będę zanudzał naszego pana szczegółami. Sam się tym zajmę. Nie wątpię. Powinieneś uważać na ministra, mój panie. Wiem, że za nim nie przepadasz. Ale jego ambicja i chciwość dobrze mi służą. Tak jest, panie. Hanno. Ojcze. August, słyszałem, że twoje plony były bogate w tym sezonie. Zgadza się. Więc ziemie, które ci dałem, są lepsze niż te, które miałeś, kiedy się poznaliśmy? Tak. Doskonale. Podejdź. Znałeś Lorda Bartoka. Co wiesz o jego prawej ręce? Nie znałem go tak dobrze. Spotkaliśmy się kilka razy. A co do Raydena, znam tylko pogłoski o jego krwawej przeszłości. Spędziłeś z nim trochę czasu. Jak go oceniasz? Zdziwię się, jeśli on o tym zapomni. Prześlij mi 1000 swoich ludzi do ochrony, aż sprawa zostanie zakończona. 1000? To niemal połowa moich sił, które masz dzięki mnie. Chcesz wrócić do zubożałego stanu, w którym się znajdowałeś, zanim łaskawie pojąłem twoją córkę za żonę? Nie, ministrze. Będziesz nadzorował wysiedlenie. Następnie masz obserwować Raydena dzień i noc. Mamy być gotowi, kiedy uderzy.
Panie, pozwolimy na to? Nie odejdziemy bez walki. Wszyscy mają się spakować i odejść. Gwardia pałacowa jest już w drodze. Wyrzucą nas na bruk? Z niczym? Jak mamy się utrzymać? Kapitanie, chcesz, żebyśmy nic nie robili? Nasz mistrz nie żyje. Nie jestem już waszym dowódcą. Od tej pory służycie tylko sobie. Panowie, jesteście bezpańscy. Ci ludzie tracą dom. Macie ich traktować z szacunkiem. Dokąd idziesz? Rok później. To wszystko? To ledwo pokryje koszty. Będziemy mogli się najeść. To ci się przyda.
Ruszam. Droga na targ jest już zatłoczona. Widziałaś? Twój ojciec dał mi własną pieczęć. Cudownie. Nigdy tak szybko nie przyjął czeladnika. Mam nadzieję, że ten czeladnik wkrótce stanie się synem. Nabij swój znak. Musimy ruszać. Nigdzie nie znajdziesz takiego sztyletu. To dowód mojego szacunku. Dzięki takiemu wsparciu nasz naród rośnie w siłę. Wysłuchamy twojej prośby o ulgę podatkową. Dziękuję, ministrze. Kończysz już? Tak. Może moje ciało pozbyłoby się tej pamiątki, gdybym miał lepszego lekarza. Zastosowałem odpowiednie leczenie. Coś nie pozwala ranie się zabliźnić. To jest twoje wyjaśnienie? Coś? Wynocha. Dlaczego odesłałaś służącą? Nie lubisz, kiedy przeszkadzają ci w spotkaniach. Wiesz, że służąca musi spróbować mojego jedzenia, żeby sprawdzić, czy nie jest zatrute? Nie? A może wiesz, tylko udajesz ignorancję. Oczywiście, że nie. Mam ci wierzyć, bo jesteś moją żoną? Herbata stygnie. Wygląda na to, że nie jest zatruta. Jak idą prad bramą? Ta żelazna brama powstrzyma całą armię. Może kiedy będzie skończona, odeślemy część żołnierzy twego teścia. Ich utrzymanie rujnuje budżet. Cena nie gra roli. Koszty utrzymania pawilonu pięciokrotnie przekraczają zatwierdzone kwoty. Twoje gadanie o księgowości jest krzepiące, ale muszę porozmawiać z kapitanem na osobności. Jakie przynosisz wieści? Takie same. Co z jego ludźmi? W rozsypce. I mają się każdego zarobku. Kontaktował się z nimi? Nie. Mimo to wciąż przebywa w stolicy. Pilnujemy go dzień i noc. Jest cierpliwy, ale mnie nie oszuka. Ciebie też nie powinien. Sprowokuj go. Dowiedz się, co ukrywa. Hi, please follow me.
Chodźcie. Patrzcie, kto przyszedł. Poruczniku, siadajcie. Podajcie więcej wina. Jak się wam podoba mój lokal? Pasuje do ciebie. Jak ulał. A wy jak sobie radzicie? Zarządzam kutrami rybackimi bogatego kupca. Gabriel pracuje dla mnie. To tłumaczy wasz aromat. Dlatego żona puszcza mnie samego. Żadna inna kobieta mnie nie dotknie. Przynajmniej bezpłatnie. Dla ciebie pół ceny. Nie, dziękuję. A ja skorzystam. Najpierw zapłać za wino. Potem pomyślimy o zniżkach. Panowie, za wasz dobrobyt. Żebyście napędzali mój. Jak żyjesz, Jim? Pracuję, kiedy mogę. Może szukają kogoś w porcie. Mam popytać? To nie życie dla mnie. Ty jesteś biedny, a on suchnie. Siedzę między dwoma najbardziej samotnymi ludźmi w stolicy. Zgadza się. Spędzę tu większość czasu. Mówiłeś, że wrócił do starych nawyków. Trudno w to uwierzyć. Dziś wygląda lepiej niż zwykle. Muszę już iść. Nie wychodź przez niego. Niedobrze mi w jego obecności. Poruczniku. Poruczniku. Dokąd to? Napij się ze mną. Nie jestem już twoim porucznikiem. Raydenie, obudź się. Wypij to. Chodźmy do domu. Nic mi nie jest. Pomogę ci, ledwo stoisz. Nie potrzebuję twojej pomocy. Nic mi nie jest. Nie znajdziesz nikogo, kto lepiej ode mnie nauczy twego syna władać mieczem. Złożyłem ci propozycję. Nikt inny nie zabiega o twoje talenty. Przyjmujesz ofertę? Nie mam już czasu. Powodzenia. Syn będzie go potrzebował. Widziałem, jak wychodzi od Gizimota. W życiu by go nie wpuścili za mury. Jest czeladnikiem u kowala, ma nową tożsamość. Wypytałem o niego na placu. Musiał bardzo potrzebować pracy. Minister sporo zapłaci, kiedy się dowie, że jeden z ludzi Bartoka przyjął nową tożsamość i pracuje tuż pod jego nosem. Idziemy? Kiedy dostanę moją nową fortunę, znajdę kwaterę bliżej Wyszynku. To mi się podoba. Spóźniłeś się. Jim widział, jak wychodzisz od Gizimota. Chciał mu na ciebie donieść w nadziei na nagrodę. Nie miałem wyboru.
To moja wina. Nie. Jim chciał cię poświęcić dla zysku. Nie stać nas na więcej błędów. Masz referencję? Siedziba Gizemota to najlepiej strzeżony teren w kraju. Dostanie się do środka jest tak trudne, że graniczy z niemożliwością. Jedyne wejście prowadzi przez główną bramę. Zwodzony most zostaje podniesiony o zmierzchu po opuszczeniu terenu przez robotników. Jest sterowany z obu stron jednocześnie. Musimy go zająć. Z zewnątrz w tym miejscu, a z wewnątrz tutaj. Tuż za bramą są baraki. 250 żołnierzy śpi tutaj w pełnej gotowości bojowej. Nie poradzimy sobie z nimi, jeśli się zbudzą. Za barakami czeka nas ogród labirynt. To jedyny sposób, żeby przejść niepostrzeżenie. Nie dość, że muszę przystrzyc każde drzewo, to komnaty ministra są tak wysoko, że ogród musi dobrze wyglądać od góry. Został jeszcze pawilon. To nasza ostatnia osłona przed zamkiem. Jeśli przetrwamy deszcz strzał, dotrzemy do żelaznej bramy. Nie da się jej otworzyć od zewnątrz. Poruczniku, muszę iść. Oczywiście. Dokąd to? Do swojej dziewczyny. Czemu marnujemy czas, gdy moglibyśmy słuchać o utracie niewinności? Zostaw go. Uważaj na siebie. Oto podrobione dokumenty konieczne do pracy wewnątrz murów. Muszę naprawić dach wieży, poprzedni cieśla się nie spisał. Przy naszych stawkach to nic dziwnego. Sprzedałam dziś 3 kosze. Coś nie tak? Mam dość jedzenia wyłącznie ryżu. Gdybyś też pracował, byłoby nas stać na coś innego. Dlaczego wciąż to robisz? Żałoba to nie powód do wstydu, ale samo zniszczenie nie wskrzesi Lorda Bartoka. Daruj sobie. Nic więcej nie mamy. Zostań ze mną tylko jedną noc. Weź się za wyplatanie koszy. Proszę, Raidenie. Błagam. Dłużej nie dam rady.
Gdzie on jest? Gdzie on jest? Co? Twój miecz. Tu jest. Odchodzę. Dobrze. To nie przybytek dla szanującej się damy. Odchodzę od ciebie. Miałam nadzieję, że do mnie wrócisz i znów będziesz mężczyzną, za którego wyszłam, ale skoro sprzedałeś miecz, to nigdy się nie stanie. Jeśli chcesz powiedzieć coś, co zmieni moje zdanie, masz ostatnią szansę. Panie, minister został wezwany. Jego mądrość i lojalność zostaną na zawsze zapamiętane. Chodź ze mną. Zanim odszedł, pierwszy doradca zalecał, żebym uważał na twoje kontakty ze szlachtą. Twierdził, że twoje metody są nieprzyzwoite politycznie i moralnie. Trzeba dbać o równowagę między dominacją a tyranią. Twoją pierwszą uchwałą jako pierwszego doradcy będzie ulga podatkowa dla mieszczan i szlachty. To wielki zaszczyt móc ci służyć w tej roli, panie. Ta nominacja oznacza koniec przyjmowania wszelkich łapówek od szlachty. Kiedy byłeś ministrem, dzielił nas odpowiedni dystans, więc mogłem ci na to pozwolić, ale koniec z tym. Masz też natychmiast zakończyć obsesję na punkcie Raidena. Masz lepszą ochronę niż ja. Robisz sobie wstyd. On sam się zniszczył. Przyjmij to, że jesteś górą z odrobiną godności. Tak, panie. Dziękuję za twe rady i mądrość. Czy on nie rozumie, że to oblężenie? Panie, moim zdaniem Raiden nie stanowi już zagrożenia. Dlaczego? Sprzedał swój miecz. I co? Wojownik pozbywający się miecza oznacza tylko jedno. Porzucił wszelkie więzi z dawnym sobą. Chcesz mnie tak spacyfikować? Kogo obchodzi kawałek metalu? Myślisz, że ukryjesz swoją nieudolność historyjkami o waszym kodeksie rycerskim? Odejdź. Sam zdecyduję, co robić. Pokaż się. Pokaż się. Mój małżonek cię wzywa. D.
Sprawy układają się ciekawie, jeśli się nad nimi zastanowić. Ja zbliżam się do szczytu moich ambicji, a on spada coraz głębiej w otchłań. Widząc tę symetrię, na jego miejscu, puściłbyś płazem tak osobistą zniewagę? Nie. Zrozumiałem, że mamy do czynienia z uszkodzonym człowiekiem, który nie został odpowiednio mocno popchnięty. Znajdź rodzinę Lorda Bartoka. Czy moja prośba stanowi problem? Ani trochę. Przy takiej cenie rzadko co jest problemem. Kapitanie, mam dla ciebie niespodziankę. Nową dziewczynę. Żadnego targowania. Wciąż jest dziewicą. Raidenie. Przyszedłeś po mnie. Co się dzieje? Przyszedłeś mnie stąd zabrać, prawda? Raidenie. Proszę. Błagam. Nie! Raidenie. To koniec. Nic więcej nie da się zrobić. Jesteś pewien? Może nie zależało mu na tej dziewce. Słuchasz mnie? Córkę jego pana pokazano mu jako nierządnicę, a on nic nie zrobił.
Na niczym mu nie zależy. Ani na honorze, ani na rodzinie, ani na samym sobie. A już na pewno nie na tobie. Nareszcie jestem wolny. Well done. Dobra robota. Well done. Zaznaczyłem, gdzie zakopałem urny. Dobrze się spisałeś. Planowaliśmy, poświęcaliśmy się i czekaliśmy na odpowiednią chwilę. Właśnie nadeszła. August, witaj. Przywiozłeś nie lada podarunek. Chciałem ci dać coś wyjątkowego. Gratuluję nominacji i dziękuję za odesłanie moich ludzi. Spośród wszystkich otrzymanych darów, ten jest mój ulubiony. Spędzę chwilę z córką, zanim wyruszę do domu. W porządku. Każdy człowiek rodzi się z honorem. Nie można go nikomu odebrać. Nie można go też darować. Trzeba go tylko nie stracić. Stoimy u progu naszego ostatniego wielkiego czynu.
Dziś nasi wrogowie poznają siłę kodeksu siódmej chorągwi. Odbierzemy im to, co próbowali nam zabrać. Odzyskamy dobre imię naszego Pana. Głos naszych ludzi i ducha naszego narodu.
Straże. Zatrzymajcie ich, ile się da. To on. Zostań w komnacie. Dlaczego ja ci zaufałem, ty imbecylu? Zostań w komnacie. Wszyscy na mury, szykować łuczników. Lord Bartok był moim najstarszym i najdroższym przyjacielem. Wiem, że nie puścisz tej hańby płazem. Mój pan powiedział mi, że kiedy wszyscy zawiodą, zawsze mogę polegać na tobie. Pomogę ci w każdy możliwy sposób. Ale mam warunek. Musisz uwolnić moją córkę od tego człowieka. Masz moje słowo. Czego potrzebujesz? Ukryj się w bezpiecznym miejscu. Zaczekaj. Dziękuję.
Dobrze się spisałem? Chwora. Walczyłeś dzielnie. Chwora. Bardzo dzielnie. Przyszliśmy po Gizemota. Tak samo nie mogę się wycofać jak ty.
Masz się za bohatera. Zostaniesz zapamiętany jako zdrajca. Czas pokaże, jak nas zapamiętają. A twój czas się skończył. Kto tam? Zamknięte. Honor twojego ojca został przywrócony. Klan Bartoków nie zostanie zapomniany. Dziękuję. Przypuścili atak na pierwszego doradcę, całkowicie ignorując moją władzę. To nie ujdzie im na sucho. Pozostaje tylko pytanie, jak ciężka ma być kara. Ile pokoleń mam zetrzeć z kart historii? Zebrałem was tutaj tylko dlatego, że nie mam pierwszego doradcy. Czy ktoś coś powie? Mój panie, rozsądnie byłoby zrozumieć, że dla ludu ci mężczyźni to bohaterowie. Bohaterowie. W oczach ludu ci mężczyźni uosabiają cnoty, które zbudowały naszą potęgę. Niegdyś te cnoty posiadali wszyscy rycerze, a dziś prawie nie da się ich znaleźć. Jeśli kara wyda się niesprawiedliwa, ci rycerze staną się męczennikami w walce przeciwko tobie. Ale jeśli potraktujemy ich z szacunkiem, który należy się honorowym wojownikom, będziemy stali po stronie bohaterów. Nie mogę pozostawić tego czynu bez kary. Trzeba przypomnieć wszystkim, że nikt nie może się sprzeciwiać imperatorowi. Mój panie, mogę zaproponować rozwiązanie? Mam jeszcze jedną prośbę. Jeśli nam się uda, imperator skróci moich ludzi i ich rodzinę o głowę. Masz słuszność. Ale najpierw zwróci się do doradców. Bez pierwszego doradcy u boku będzie otwarty na inne głosy. To znaczy, na mój głos. Moi ludzie wiedzą, że umrą po ukończeniu zadania. To rycerze siódmej chorągwi. Nie poproszą o łaskę. Więc ja
Proszę o łaskę dla nich, ale nie dla siebie. To bezimienni wojownicy, ale jeden się wyróżnia. Wszyscy go znają. Kapitanie. Co się dzieje? Masz objąć dowodzenie zamkiem? Nie. Kapitanie. Nie możesz tego zrobić. Stoimy u twego boku. Poruczniku, jesteś całkowicie oddany kodeksowi, prawda? Tak. Więc jako twój dowódca rozkazuję ci zatroszczyć się o klan Bartoków. W swej bezbrzeżnej mądrości i estymie nasz imperator ogłasza tych szlachetnych rycerzy bohaterami ludu. Stanowią oni lśniący przykład wartości, które łączą nas we wspaniały naród. Jednakże bez względu na okoliczności, atak na członka Rady Imperialnej traktowany jest przez prawo jak atak na samego imperatora i nasz wielki naród. Tak mi przykro. Przepraszam, że musiałaś tyle znieść. Nie było to bardzo trudne. Ale zastanawianie się, czy naprawdę cię tracę, było nie do zniesienia.
Reżyseria. Scenariusz. Zdjęcia. Wizard złodzieje. Muzyka. W roli głównej Ostatni Rycerze. W pozostałych rolach Wersja polska na zlecenie NBC Universal, Start International Polska. Tekst Norbert Maciej Major. Czytał Marek Ciunel.